Gospodarka o obiegu zamkniętym to idea, która zgodnie z wyliczeniami Unii Europejskiej może przynieść nawet 8% oszczędności w skali roku dla przedsiębiorców, ale z drugiej strony to są też gigantyczne koszty, które trzeba będzie najpierw ponieść. W Polsce obecnie gminy poddają recyklingowi nieco mniej niż 20% odpadów komunalnych, które generują mieszkańcy. Należy podkreślić, że do 2020 roku, zgodnie z obowiązującymi już teraz regulacjami, gminy będą zobowiązane poddawać 50% odpadów komunalnych. 17 kwietnia Parlament Europejski przyjął propozycję Komisji Europejskiej dotyczącej pakietu o obiegu zamkniętym, gdzie te cele jeszcze wyżej są stawiane. Będzie trzeba tych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych poddawać recyklingowi nawet 65%. Widać, że mamy sporo jeszcze w tym obszarze do zrobienia. Gospodarka o obiegu zamkniętym to jak na razie w wielu miejscach jeszcze tylko idea, która ma doprowadzić do tego, żebyśmy wykorzystywali jak najwięcej wartości, która jest w materiałach. W związku z tym tych odpadów właśnie ma być jak najmniej i jak najmniej ma ich trafiać na składowiska, a jak najwięcej mamy z nich odzyskiwać wartościowego surowca. Ale wiemy, że nie wydarzy się to w ciągu pół roku czy nawet roku. Potrzebna jest ogromna praca zarówno po stronie rządu i regulatora do tego, żeby przygotować rynek do takich zmian. Również przedsiębiorcy będą musieli istotnie zmienić swoje modele biznesowe, swój sposób prowadzenia swojego biznesu czy swoich firm, ale także istotnie musi się zmienić świadomość mieszkańców i świadomość konsumentów, w jaki sposób kupować, w jaki sposób konsumować, w jaki sposób potem pozbywać się odpadów, żebyśmy mogli rzeczywiście te cele osiągnąć. Pakiet regulacji dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym zawiera szereg wytycznych, które kraje powinny przyjąć, między innymi w kontekście zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Te wytyczne na przykład dotyczą tego, że producent, który wprowadza produkty na rynek i produkty w opakowaniach na rynek, ma brać za nie odpowiedzialność do samego końca życia tego produktu czy tego opakowania. Ale co to oznacza branie odpowiedzialności? To między innymi właśnie ponoszenie kosztów związanych z zebraniem tego produktu, tego opakowania czy odpadu po opakowaniu z rynku i poniesienie kosztów także recyklingu i przygotowania chociażby do ponownego użycia. Do tej pory ten wkład przedsiębiorców, producentów w Polsce był bardzo niewielki. Większość kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi ponosili mieszkańcy. Jeśli chcemy, aby poziom recyklingu zwiększył się, a do tego właśnie jesteśmy zobowiązani, producenci muszą zacząć dokładać do gospodarki odpadami komunalnymi poprzez właśnie system rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Już 14 maja rozpoczyna się Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Drugiego dnia w panelu dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym będziemy na ten temat rozmawiać. Serdecznie zapraszam.